Dzisiaj obalę ponad 30 mitów w Minecraft 1.21, dlatego zostawcie suba i lajka i czas sprawdzić, czy z nowych spawnerów w Trial Chamber dropią diamenty i emeraldy jak w trailerze. Uuu, to jest całkiem niezły dropik. Koksik! A tu jaki był dropik? Kolejny klucz, czyli dalej nie mamy ani diamentów, ani emeraldów. Świecące jagody i... siłka. Nie dropią żadne emeraldy i diamenty, czyli to co było w trailerze to po prostu troll. Mit obalony. Króliki zjadają nam wyrośnięte marchewki. A więc biorę króliki, stawiam pierdyliard naszych króliczków i zobaczmy, czy oni tak w rzeczywistości są tymi złodziejami. Ej dobra, co jest? Zajebali mi marchewki. Ej dobra widzowie, jakby gram w Minecrafta naprawdę, naprawdę długo, ale przez ten cały czas nie wiedziałem, że króliki to takie złodzieje. Mit potwierdzony. Nowego moba Bryzę można transportować przy pomocy łódki. Dobra, okej. Okay. Mam łódkę i zaraz będziemy pakować tego naszego delikwenta do łodzi. Dobra, ty, załadowany! Mit potwierdzony! Kopanie w dół to pomysł prowadzący do śmierci. Dobra, okej, czas na pierwsze podejście. No i zobaczymy, czy to prawda. I zaczynamy z tematem, lecimy sobie w dół. Naszą misją jest oczywiście dokopanie się do bedrocka. Dobra, jesteśmy na poziomie 0 i dalej nic nam się nie stało. No i dobra, próba numer 1 wskazuje na to, że mit obalony, ale jeszcze w tym odcinku postaram się to sprawdzić kilka razy. Jak to mówią, do 3 razy sztuka. Oczy i brwi Breeza widać w ciemności. Potrzebujemy do tego oczywiście naszego Breeza, więc Breeze w łapę i sprawdzamy, czy mu się świecą oczy i świecą się. Mit potwierdzony. Ej, nie wiedziałem, że to jest aż tak klimatyczne. Można duplikować trimy do zbroi. Dobra, pomoc przy pomocy tych itemów, które mamy na pasku, będziemy w stanie zduplikować naszego trima, a więc odpalamy crafting, dajemy naszego trima i ponoć do każdego trima jest zupełnie inny surowiec, który musicie umieścić w tym miejscu i teraz nie pozostaje nam nic innego jak umieścić nasze diamenty. To nie działa. Czekajcie, może ja mam zły surowiec, spróbujmy jeszcze raz. Może to jest cobblet deep slate? Dobra, pojawiło nam się, że możemy to wytworzyć, także robimy tak i tutaj dajemy cobblet. Ej, dobra, to jest OP. Mit potwierdzony. Breezy potrafi skoczyć na odległość 15 bloków. Ta odległość od czerwonej do czerwonej to jest dokładnie 15 bloków. Także ja postawię sobie tutaj Breeza, staję sobie tutaj. Dobra, zapomniałem, że on... może mnie podrzuca! To nam na razie nie wyjdzie, musimy zrobić większą platformę i wtedy jakoś to ogarnąć. Dobra, nasza platforma jest lekko powiększona. Przebiegnę sobie na tamtą stronę. Ej, dobra, nawet dalej! Co jest? On stąd przeskoczył całą nasze pole. Mit potwierdzony, a ja chyba lecę. Nowe biblioteczki to sposób na ukrycie wejścia do bazy. Zawijam sobie tą książkę, kładam ją tutaj i mam tajne wejście. To jest ultra OP, naprawdę. Dzięki tym nowym bookshelfom masz po prostu nowe tajne wejście. Także co? Mit potwierdzony. Breeza, nie trafisz z łuku, trójzębu ani kusy, ponieważ odbija wszystkie ataki z dystansu. A więc pyk. Ej, co jest? Ej, ziomek odbija wszystkie strzały. Ej, z tridentem jest to samo. Mit potwierdzony. Potka na szczęście ulepszy twój drop ze skrzynek. Ja sobie znajdę 3 wraki, które otworzę bez tej potki i zobaczymy jaki będzie drop i porównamy to z 3 wrakami z tą potką. I mamy pierwszą skrzyneczkę i drop to totalne gówno. Okej, mamy kandydata numer 2, także sprawdźmy co tu się kryje. No dobra, no nie są to rzeczy, które by kogokolwiek zadowoliły, nie oszukujmy się. To może dla odmiany jeszcze weźmy portal. Okej, okay, złote jabłko, motyka, 3 opsa. Dobra, jak widzicie mam efekt szczęścia na 5 minut teraz. A więc mamy wrak numer 1. Lecimy do skrzyni numer 1. Patrzcie na to, 4 emsy. Tu się kryje skrzynia numer 2, więc ja sobie ją odkryję. Ej, dobra, zdecydowanie 2 trimy. No way. Mamy portal numer 2, no i drop jest gorszy. Ten mit nie jest ani obalony, ani potwierdzony, bo totalnie nie mam pojęcia. No dobra, tak jak mówiłem, próba numer 2. Tym razem jesteśmy na biomie zimowym. Nie ma na co czekać i kopiemy w dół. Dobra, okej. Okay. Próba numer 2 nam mit potwierdziła. Nowy Discord N1 ma już 10 tysięcy członków. Nie no, mit obalony, ale sprawdźcie, żeby był potwierdzony, a na pewno nie pożałujecie. Twoja postać w Minecrafcie mruga.
Ale w mruganie to za Chiny ludowe nie uwierzę. Jakim cudem my niby mrugamy? Co? Mit potwierdzony. Breezy pod muchem potrafi zgasić świeczki. Dobra, mamy tutaj Breezy. Breezy załadujemy sobie w tym naszym tytułowym miejscu, odpalimy wszystkie świeczki i sprawdzamy, czy kolega nam wszystko zgasi. Ej, dobra, zgasił, czyli mit potwierdzony, ale zobaczmy, czy ognisko też jest w stanie zgasić. Nie, okej, dobra. Ogniska nie jest w stanie zgasić. Lama potrafi pluć na odległość 10 bloków. A więc nasza lama jest w naszym boksie i teraz nie pozostaje nic innego jak zdzielić jej i uciec na odległość 10 bloków i uwaga. I dobra, nawet dalej ona jest w stanie pluć, nie? Mit mogę jak najbardziej potwierdzić. Jesteś w stanie połączyć dwa typy schodów przy barierze. Okej, mamy wszystko co powinno być nam potrzebne. To tutaj, tu tłoczek, tu pyk, pyk. What? What? Ej, to działa! Nie no, tego to ja się nie spodziewałem. Mit potwierdzony. Breezy potrafi swoim atakiem odpalić dzwon. Dobra, więc tak, stawiamy Breeza, stajemy za dzwonem i błagam Breezie, potwierdź ten mit, bo to będzie dość zabawne. Ej, on odpala dzwon! Dobra, mit potwierdzony, tego się nie spodziewałem. Na tym seedzie każdy za drugim razem dropi czaszkę Widera. Dobra, ponoć na tym seedzie, o dokładnie tym, za drugim razem dropniemy czaszkę. I teraz tak, stawiamy numer jeden, pyk, no i nie ma nic. No i teraz uwaga, podejście numer dwa, pyk. Ej, dobra, ty! To jest trochę dziwne. Weźcie, sprawdźcie tego seeda, czy serio to działa. Ponoć można wybrać obraz, który się chce. Patrzcie na to. Piszemy paint i możemy sobie dobrać każdy jeden. Tu mamy ten randomowy, a tu... O, pyk, kebab. Proszę bardzo. No, sztos totalny, mit potwierdzony. Spawner prób niszczy się dłużej niż wzmocniony deep slate. Dobra, mamy trial spawner, mamy deep slate ulepszony, stawiamy jedno i drugie. Zaczniemy od tego, co potencjalnie niby kopie się szybciej. Także rachu ciachu. Dobra, ty. Ponad minutę to kopałem, nie? Minutę 10 chyba. Bierzemy się teraz za trail spawnera, czyli spawner prób i potencjalnie mamy go kopać dłużej. Także lecimy z tematem. Ej, dobra, walę już to ponad 2 minuty, więc zdecydowanie spawner prób dużo dłużej się kopie niż wzmocniony deep slate. Ja w tym momencie przestaję, mit potwierdzony i dajcie znać w komentarzu, ile rzeczywiście kopie się ten spawner prób. Wiszące tabliczki mogą lewitować w powietrzu. Postawimy ją standardowo. Teoretycznie ona sobie wisi i teraz zniszczymy te dwa, wszystko jest git i to nie działa, ale jest jeszcze jedna szansa, że od boku to będzie działać i... Ej, dobra, ona lewituje rzeczywiście. No to co? Mit potwierdzony. Głowy piglina ruszają uszami, jeśli podłączymy je pod redstone'a. I uwaga! Ej, dobra, i to całkiem śmiesznie wygląda. Dobra, mit potwierdzony. Warden nie będzie atakował Axolotli. Stawiamy sobie Wardena naszego kochanego i obok niego Axolotla. Albo kilka, albo kilkadziesiąt. Ej, czajcie, on je słyszy, to nie jest tak, że on ich nie słyszy. O nie, jednak bije. No dobra, to jednak mit obalony. Evoker zamieni niebieską owcę w czerwoną. A więc stawiam Evokera i przy pomocy zakręcia Wololo on zamienia niebieskie owce w czerwone, co jest easter eggiem do pewnej gierki, także mit potwierdzony i lecimy dalej. Nie przedłużając, od razu ja się wkopuję. Okej, okay, dochodzimy do poziomu 0. Dobra, odrobinkę niebezpiecznie jest, ale jeszcze nie ma dramatu. Trafiliśmy do cave'a. Nie wiem, czy mam to traktować, czy to szczęście, czy nie. Z moich obliczeń wyjdzie, że... Mit obalony. Lapis wykopiesz przy pomocy kamiennego kilofa. Mamy kamienny kilof, mamy lapis, kopiemy i... Dobra, mit potwierdzony. Jeżeli zabijesz zombie piglina na hita, to reszta ci nie zaatakuje. Także puf. Ej, dobra, to działa. Mit potwierdzony. Jeżeli będziemy stać, szkielet nigdy nie spudłuje. No i bawimy się. Trafione. Kolejny trafiony. Okej, okay, ale strzelił w barier bloka. I zmisował! Co by nie mówić, to nie jest z niego taki strzelec wyborowy. Mit obalony. Można wsadzić Wardena w nowy spawner prób. Pytanie teraz, czy my możemy go... Co jest? Możemy wsadzić każdego moba w to? Dobra, mit potwierdzony. Jesteś w stanie przebiec przez dziurę na szerokość jednej kratki, jeśli będziesz sprintował. I mit mówi o tym, że jak będę sprintował, to po prostu na luzie przebiegnę przez tą dziurę, także uwaga. Ej, co jest? Tego się nie spodziewałem. Mit potwierdzony. 23 krowy w jednym bloku posłuchaj.
służą ci jako wyrzutnia do elytry. I ponoć to ma działać jak wyrzutnia. Musi to nas jakkolwiek wybić. Także ja tutaj wlatuję. Mit obalony. Wiedźmy są odporne na lawę. Okej, okay, mam wiedźmę, pałnujemy ją i sprawdzamy, czy wiedźmy są odporne na ogień. No, z jednej strony niby jest odporna, ale ta jej odporność na dobrą sprawę, jeśli mam być szczery, wynika z potki na regenkę. Więc mit obalony, ona wcale nie jest odporna, ona po prostu wypiła potę. Widera nie zespałnujesz na śniegu. Mamy tutaj podstawkę, stawiamy jedną głowę, stawiamy drugą głowę i stawiamy trzecią głowę i nic się nie dzieje. A, okej, bo tu mamy jakby piksel. Czyli teoretycznie jak teraz postawię, to się odpalił. To koniec na dzisiaj. Zostawcie lajki i suby. Elo!